stronę, że remisujemy ten długi, ponad dwugodzinny sparing z GKS-em Katowice 3-3. I tak bym zaczął chyba od tej ostatniej tercji, gdzie nasi juniorzy no dzielnie powalczyli z tym takim pierwszym garniturem GKS-u, można powiedzieć, i przegrali tą część tylko 1-2. Także parę ciepłych słów chyba się im należy. No na pewno widać, że ta praca z młodzieżą u nas klubie na fajnym poziomie, to są tego efekty i szkoda, że tą bramkę stracili na 3-3, bo mogło być jeszcze o wiele lepiej, ale tak jak mówię, dali z siebie wszystko i chwała im za to, że się tak uczą, słuchają i są tego efekty. Bartek Neugebauer najpierw spokułował rzut karny, ale potem w pięknym stylu go obronił. No Bartek zagrał znowu bardzo dobre spotkanie, trochę zabrakło nam tam komunikacji ze strony Bartka, ale kilka bardzo fajnych interwencji, tak jak mówisz, karny spokurowany, ale później w fajnym stylu obroniony, także na plus na pewno. Jakie są największe pozytywy z tych fragmentów, które powiedzmy zakończyły się tą naszą wygraną 2-0? No na pewno to, że gdzieś tam ten pomysł, który sobie realizujemy, nad którym pracujemy, założenia taktyczne, które sobie gdzieś tam stawiamy przed każdym spotkaniem, są realizowane, że szybko wyciągamy gdzieś tam błędy z tych, które się nam przytrafiają. Pewnie jeszcze będą przytrafiać, ale tak jak mówię, no ważne, że zawodnicy gdzieś tam słuchają, poprawiają się w tych elementach i to na pewno cieszy. Tak patrzymy na pogodę, patrzymy za okno czy na boiska, w niebo i tak chyba są wątpliwości, czy za tydzień rzeczywiście przyjdzie nam powalczyć o ligowe punkty. No nie wiem, no wszystko zależy gdzieś tam od tego, jakie te warunki będą. Na razie zapowiadałem jakieś mrozy, dzisiaj też zgrany sparing w bardzo ciężkich warunkach, także zobaczymy. No my jesteśmy gotowi i czekamy. No. Dzięki. Dziękuję.